Szanowni Państwo, druga część konferencji prasowej. Z nami trener Nenad Bielica. Zapraszam do zadawania pytań. Oddaję Państwu głos. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, najpierw chciałem pana zapytać o Wisłę Płock, bo to jest jeden z tych rywali, który sprawił Lechowi w tym sezonie już spory kłopot w pierwszym spotkaniu. Teraz są chyba w gorszej sytuacji, mówię o rywalu, niż byli wtedy, kiedy wygrali z Lechem na początku sezonu. Co pan o nich myśli na dzisiaj, o ich dyspozycji? My nie chcemy opinować o rywalu. Myślę, że tylko jest ważna nasza gra, nasza mentalność, nasza jakość. My musimy być skoncentrowani na nas. Jak my jesteśmy na dobrym poziomie, nie mamy rywala u Polsce. To pokazaliśmy. Graliśmy z Legią, wygraliśmy 4-0. To znaczy, że możemy, ale wiemy też, że musimy być skoncentrowani 100% każdy mecz, żeby wygrali mecz. Jak jesteśmy, wygramy. I wygramy z najmocniejszym rywalem. Do tego nie chcemy opinować o rywalu, nie chcemy opinować o niczego, co nie jest moja drużyna. Dawid Cytrowski, Radio Poznań. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Krótkie pytanie. Pan mówił jakiś czas temu, że Kamil Jóźwiak nie gra, bo nie wiąże przyszłości z Lechem. Skoro teraz kontrakt przedłużył, to jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu, czy jak wygląda jego sytuacja? Cieszę się, że Kamil decydował zostać w Lechu. Myślę, że to jest dobra decyzja dla Kamila i dobra decyzja dla Lecha. I wszyscy, którzy pomogli temu, żeby on ostał w Lechu, muszą być zadowoleni. Też Kibici, to jest nasz chłopak, którego chcieliśmy zawsze i tylko zależało od jego. On decydował zostać i oczywiście jego sytuacja teraz będzie zmienić. On jest może być nie gotowy do gry dla tego, co był chory. Był od piątka do wtorka, był chory i nie trenował z drużyną, ale teraz trenuje 3 dni z drużyną i może być na dyspozycji za mecz. To jeszcze tak pociągnę trochę wątek tych ewentualnych zmian, bo czy pan planuje w tym meczu jakieś gruntowne zmiany w wyjściowym składzie? Bo no pan pewnie dobrze wie, 50 kilka dni bez zwycięstwa, słabo to wygląda, jeśli chodzi o ofensywę. Tych sytuacji Lech nie stwarza sobie dużo. Czy w związku z tym będą jakieś gruntowne zmiany w składzie teraz na ten niedzielny mecz? Tak, zobaczymy. Zmiany będą, ale nie chcę teraz powiedzieć, co będziemy zmienić. Nie chcemy pomóc rywalu, żeby się przygotował dobrze za mecz. Ważna jest dyspozycja drużyny, ważna jest mentalna jakość i myślę, że w tym momencie mamy wielki mentalny problem i tu wierzę u siebie musimy wrócić. Kiedy to będziemy mieć, będziemy wygrać meczów i będziemy wyglądali lepiej. Dawid Smyka, za to wyborcza. Panie trenerze, przed chwilą powiedział pan, że Lech ma problem mentalny i wydaje mi się, że chodzi o taki brak pewności siebie w rozgrywaniu akcji. Lech, żadna inna drużyna w Polsce nie wymienia tak dużo podań do tyłu albo w poprzek, nie gra do przodu. Wydaje się panu, że zawodnikom trochę brakuje takiej wiary w siebie, że możemy teraz zagrać trochę odważniej, trochę kreatywniej, z takim większym polotem. Tak, ta pewność w siebie jest największy problem. Myślę, że też w ostatnim meczu, my gramy mecz 30 minut, rywal przejdzie raz po naszą połowę, 30 minut, mamy 80% posiadania piłki, ale nie kreujemy nic. Nie kreowaliśmy za mało. To znaczy, że w ostatnich 20 metrów nie mamy konkretność, nie mamy pewność siebie, nie mamy dobra doszrodkowania, nie mamy strzał i to jest wszystko jest tu w głowie. Myślę, że drużyna pracuje cały czas dobrze. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, jak oni pracują w treningu. Cały czas, ostatni tydzień był bardzo dobry, bardzo skoncentrowany, ale też przed meczem z Sandecją. I ja muszę powiedzieć, że
że drużyna chciała od początku chciała wygrać i pressingowała, nie dała rywalu wielkie możliwości za strzał, ale u ataku nie mamy tu pewność w sobie i to musimy zmienić. Musimy zmienić troszkę głowę, musimy rozmawiamy dużo z drużyną, jak to zmienimy. Chcemy, żeby byli skuteczniejsi na boisku i to jest co brakuje. To nie jest teraz, że my wygraliśmy 3 mecze, 3-0, nie mamy dominacji, fizycznie wyglądamy słabo, wyglądamy dobrze fizycznie. Tylko co brakuje jest jedno zwycięstwo, myślę, że z tym zwycięstwem możemy zmienić całą sytuację. I to jest co każdy dzień mówimy tutaj. Pracujemy dużo, ale nie tylko fizycznie, niż też mentalnie. Panie trenerze, chciałem jeszcze pana zapytać, bo też z tych takich analiz statystycznych wynika, że z celnością Lech ma problem, z celnością dośrodkowań, tych podań, ona jest słaba i też chyba tu jest pies pogrzebany, bo taki Gytkier rzeczywiście dostaje niewiele dobrych, dokładnych podań od swoich kolegów i później sam musi próbować coś z tym zrobić. Jak to chciałby pan zmienić w najbliższym czasie? To jest bardzo dobre pytanie. To jest jedna rzecz, jak analizujemy nasz trening, jak my coś trenujemy się do środkowania. Jak każdy od was chce zobaczyć nasz trening, będzie widzieć, że w naszym treningu zrobimy duże dośrodkowanie, duże. I jak powiedział pan, myślę, że mieliśmy 28 dośrodkowań w meczu z Sandecją, była 4-5 dobrych dośrodkowań. To jest za mało, to jest za mało. I to jest ta pewność u siebie u ostatnich 20 metrów, 30 metrów, że musimy być konkretniejsi. To nie jest temi, ale to jest mentalna blokada u głowy i to musimy zmienić i pracujemy, żeby to zmienili. Panie trenerze, jeszcze ta rzecz, o której już kiedyś rozmawialiśmy, czyli dotycząca tego pressingu, który pan stosował z dużym powodzeniem przed tygodniami, miesiącami wcześniej, a teraz Lech jakby tutaj pod tym względem jest słabszy, znaczy stosuje ten pressing na przeciwniku znacznie później, bliżej swojej bramki i rzadziej. Pan mówi, że to też wynika chyba z pewnej mentalności, takiego podejścia. Nie wiem, może... My też w ostatnim roku mieliśmy meczów, gdzie jak pamiętam mecz z Arką Gdynia na wyjazd, pierwszy atak strzelamy bramkę. Z Zagłębiem Lubinu, drugi atak, zrobimy bramkę. To teraz nie się udało w ostatnich meczach i to może być problem. My zawsze chcemy wygrać i zawsze chodzimy na boisko, żeby pressingowali rywala i myślę, że to, jak analizujemy, jeśli analizujemy mecz ze Sandecją i zobaczymy statystykę i mówimy dużo o statystykami, mieliśmy pierwszych 20 minut, myślę, że mieliśmy 80% posiadania piłki. To znaczy, że rywal nie może zatrzymać piłku, dlatego co my pressingujemy dobrze, ale nie mamy tu skuteczność, nie mamy strzała, tu brakuje świeżości. I mentalne świeżości i jak jeden piłkarz na boisku się boi zrobić coś jeden na jeden, sytuacja jeden na jeden, to jest dlatego, co ma mentalną blokadę. I tu blokadę musimy zmienić. I to jest największy problem. Ja nie widzę drugi problem. Fizyczny problem nie widzę. Drużyna, cała drużyna na dyspozycji, tylko Szytum i Wujadinowicz, znaczy, że wszyscy są gotowi do gry, trenują dobrze, mamy dobrą atmosferę na treningach i to chcemy zmienić całą sytuację. I widzimy każdy dzień w treningu, widzimy, że chłopacy koncentrowano pracują i chcą zmienić tę sytuację, którą chodziliśmy.
Panie trenerze, a propos tego, o czym tutaj mówimy, że piłkarze nie są pewni siebie i tak dalej, no to jakby samo się napędza, tak? Nie ma wygranej, to tak. Jakby się pogłębia i każda tak. Kolejny mecz bez wygranej to pogłębia, więc to jakby psychologicznie można to zrozumieć, ale ten brak koncentracji, o którym pan mówi, przecież pan zawsze bardzo mocno stawiał na to nacisk, żeby ta koncentracja była przed meczem, przed każdym meczem, a jednak jej brakuje. Tak, brak koncentracji, tak, możemy to też trenujemy. Trenujemy na treningu. Ta koncentracja musi być też na 100% poziomie i to musimy zrobić lepiej. Taj tydzień, ostatni tydzień pracujemy bardzo skoncentrowani. Ale muszę powiedzieć też, że taj brak koncentracji był w ostatnich meczach, był pierwszy brak koncentracji, była bramka albo rzut karny. To jest za drużyną trudno akceptować. Pierwszy błąd, już bramka. Jak mi analizuję mecz z Jagiellonią, ja nie widziałem żadny niebezpieczny strzał Jagiellonie do 87 minuty. To był mecz, który my musimy wygrać. Też z Lechią Gdańsk, pierwsza połowa, oni strzelają dwie bramki z jednego kornera, pierwsza i druga był rzut karny. Żadna sytuacja, to nie jest tak, że Lechia miała 6 sytuacji bramkowe i strzelała dwie bramki. Nie, dwie sytuacje, dwie bramki. U Zabrzu też to samo. Wisła Kraków, tu mecz. Każdy błąd jest jedna bramka i to deprymiruje troszkę drużynę i to nie pomaże, żeby miał pewność w sobie, ale z pracą to możemy zmienić. I jak powiedziałem, widzimy drużynę na dobrym poziomie, trenuje bardzo dobrze i budujemy drużynę też mentalną i chcemy, żeby oni mieli tu pewność w sobie, ale ty nie możesz powiedzieć, masz mieć pewność w sobie, to nie idzie tak, trenujemy do środkowania, teraz będzie lepiej, jakby to tak było, to każdy by był trener i każdy by mógł grać piłkę. Ne? To nie jest łatwo. Głowa, wszystko chodzi z głowy i to musimy zmienić. I to oni w tym momencie oni potrzebują pomoc. Oni potrzebują pomoc, żeby u meczu dali 100%, ale nie tylko 100% agresywności, 100% motywacji, też kreatywności. Ta kreatywność brakuje, dlatego co nie mamy pewności w sobie. To budujemy. Tu pewność w sobie, to budujemy. To jeszcze, trenerze, o tych taktycznych sprawach. Dośrodkowania, mówi pan, 28 dośrodkowań, 4-5 dobrych, no ale problem jest chyba taki, że w polu karnym trochę za mało jest piłkarzy. Nie wiem, to było we wcześniejszych meczach widoczne, to było chociażby w poprzednim sezonie widoczne. Tam Gajos, tam Majewski wchodzili do napastnika, drugi skrzydłowy pojawił się w polu karnym. No jak Gytkier jest sam w polu karnym, to ciężko chyba nawet przy 40 dośrodkowaniach będzie mu wygrać ze stoperami, czy tam z większą liczbą rywali w polu karnym piłkę. My analizowaliśmy ostatni mecz, ale też mecz z Wisłą Kraków tutaj, albo mecz z Górnik Zabrze. Analizujemy każdy mecz i ja nie myślę, że my nie mamy wystarczające piłkarza u 16. Myślę, że nie. Myślę, że Gajosz jest zawsze u 16, też ty napastnicy, którzy grają na stronie. Myślę, że do środkowania są słaba, albo za krótka, albo za długa,
I to jest problem, ale my mamy ludzi u 16. Myślę, że to jest moja opinia. I ja widziałem mecz, po meczu widziałem mecz ponownie u autokaru i my to mieliśmy, ale ta dośrodkowania była o za późna, o za krótka. To jest, trzeba zrobić jedno dośrodkowanie. Mamy cztery zawodnika na lewej stronie Kostewicz. Mamy cztery zawodnika, która była u 16. I on kontroluje piwku i jest blokowany do szotkowania. I to jest ten moment, który mamy. Ale myślę, że zaangażowanie i to chcemy zrobić na boisku. Myślę, to angażowanie pokazujemy, tylko nie pokazujemy pewność siebie i ten ryzyk, który masz, kiedy masz pewność w sobie. No dobrze, to jeszcze ostatnia kwestia z tych moich tutaj taktycznych. Pressing. To było coś, co wyróżniało Lecha w końcówce poprzedniej jesieni, początek wiosny. Fajnie to wyglądało, Lech odbierał piłkę, ale chodzi o to, co działo się po odbiorze. Bo teraz nieważne, czy gracie wyżej pressingiem, czy niżej, jak to z analiz wynika i tak dalej, tylko chodzi o to, co robiliście po odbiorze piłki. 3-4 podania byliście w polu karnym, tak było ubiegłej jesieni, tak było wiosną. Dlaczego teraz Lech wycofuje się najczęściej po pressingu, po odbiorze piłki? Boczni obrońcy na przykład przejmują piłkę i za chwilę piłka jest wycofana do stoperów. Nie ma tego ryzyka, nie ma tego wejścia od razu w pole karne właśnie po przejęciu piłki. No tak można zaskoczyć rywala, no, rozmawiamy cały czas o tej pewności w sobie. To nie jest teraz, że trener powiedział, nie, teraz jak mamy piłkę, nie, gramy do stopera, nie, my chcemy, ale nie masz pewność w sobie i nie ryzykujesz. Kiedy nie masz pewność w sobie, nie ryzykujesz. Kiedy masz pewność u siebie, pod presją, ty chcesz zrobić z piłką wszystko. Masz pewność w sobie. Jak to nie masz, grasz sichre pas. Pewne podanie, grasz pewne podanie, boisz się i grasz pewne podanie i tak bezpieczne podanie i tak nie możesz profitować. I to jest problem. Kto gra piłkę, jeden piłkarz z pewności w sobie i bez pewności w sobie, to są dwa różne piłkarze. To jest jedna drużyna. Bez i z pewnością siebie, to są dwie różne drużyny. Tu pewność i to widzimy, to możemy widzieć. Ale to jest, co cała ta seria słabych wynika zrobiła, że my teraz mamy ten problem. Mamy dobry mecz, solidny mecz u Białostoku, nie wygramy. I mamy solidny mecz u Slechium, nie wygramy. I mamy bardzo dobry mecz z Wisłą Kraków w sobie, nie wygramy. Z Górnych Zabrze pierwsza dwa strzała, dwie bramki. To deprymuje. To zrobiło, że drużyna w tej chwili nie ma tu pewność siebie, ale jak powiedziałem, budujemy drużynę. Myślę, że drużyna jest na lepszym poziomu i teraz potrzebują naszą pomoc i mają pomoc, i mają zaufanie od trenera, oni pracują dobrze. To powiedziałem drużyny, że to jest, ta praca jest na bardzo dobrym poziomie i zwycięstwo przejdzie. Musimy być cierpliwi i dalej pracować. Wierzę w to, że zwycięstwo przejdzie i potem będę zmienić sytuację. Jeszcze trenerze, pytanie tylko o zamianę skrzydłowych w Niecie, czy z Sandecją, Makuszewski, z Jefticzem, czemu się pan na ten manewr zdecydował? Jak pan powiedział, w ostatnich meczach widzieliśmy, może być, że ta, jak Darko gra lewo i Maki na prawej stronie i oni mają, jak Makuszewski gra na prawej stronie, jego dribbling jest zawsze na prawo i może zrobić dośrodkowanie. Ta dośrodkowania nie mieliśmy dobre dośrodkowania i nie mieliśmy Krystiana w dobrej formie, żeby on dobre dośrodkowania wykorzystać. Też z lewej strony. Co zrobimy ze zmianą? Duże drużyny grają tak prawa noga na lewej stronie, lewa noga na prawej stronie, że oni w tej sytuacji mają możliwość strzela. Jak Makuszewski gra na prawej stronie, nie może strzelać. Ale to trudniejsze jest.
trudniejsze. I to jest, chcieliśmy mieć jeszcze jedną alternatywę naszej gry. Wiemy, mamy Gumniega i mamy Kostewicza, który będą zrobić dośrodkowania z lewą i prawą nogą, ale mamy dwa zawodnika, którzy zawsze z dryblingom mogą chodzić do środka i mieć możliwość strzela. To w meczu z Wisłą Kraków, nie wiem ile strzelów mieliśmy. To było dlatego, co oni tak graliśmy. I to jest idea. To było tak samo u meczu u Zabrzu. Jak mieliśmy na boisku dwa napastnika, ponownie zmieniliśmy strony. Makuszewski na prawej stronie, Jeftić na lewej stronie, albo Kostewicz na lewej stronie. To jest tłumaczenie tej decyzji. Panie trenerze, jak już jesteśmy przy skrzydłowych, chciałbym podpytać, bo w tym sezonie Lech w lidze zdobył 14 goli z akcji, z tego aż 10 padło po akcjach prawą stroną, tylko 3 po akcjach stroną lewą i jedna środkiem. Nie ma pan wrażenia, że Lech trochę jak samolot, że przechyla się w bok na tym jednym skrzydle, że ten balans nie jest do końca zachowany, to znaczy no lewe skrzydło wyraźnie nie domaga za tym prawym, jest tu wyraźna dysproporcja. Nie, mamy na prawej stronie zawodnika, który jest tu w bardzo dobrej formie. To jest reprezentant Polski. Na lewej stronie mieliśmy duże zmiany. Mieliśmy Jóźwiaka, mieliśmy Raducę, mieliśmy Szytum, mieliśmy Jeftića. Nie standardowaliśmy jednego piłkarza na tej pozycji, dlatego co mieliśmy problem z Jóźwiakiem, który mieliśmy. Mieliśmy problem z Szytum, kontuzję. Też Jeftić był kontuzowany. Może być, że to jest tłumaczenie, ale też musimy powiedzieć, że na prawej stronie też mieliśmy Kostewicza, kilka meczów kontuznog. Zrobiliśmy duże improwizacje na lewej stronie i to może być powód, dlaczego strzelaliśmy więcej bramki na prawej stronie. Ale tu mamy Makuszewskiego, który jest w świetnej formie i oczywiście on daje tu moc, tu jakość drużyny. Dobry, panie trenerze, Jakub Trecie z Zapłowką. W ostatnim sezonie nie mógł pan odczarować meczów z Legią Warszawa. Wiadomo, przegrane mecze w końcówkach. I w tym sezonie, gdy przyszło zwycięstwo 3-0, pewne, wydawało się, że pana drużyna wreszcie wjedzie na ten wyższy pułap, czyli zacznie wygrywać te ważne spotkania. I tą głowę właśnie zbuduje, tą pewność siebie bardzo mocno zbuduje. Więc takie pytanie, w którym momencie pana zdaniem ta pewność siebie została utracona? W którym z tych meczy po Legii zauważył pan, że coś z drużyną dzieje się nie tak? Ma każdy od nich troszkę, to tłumaczyłem wcześniej. Myślę, że mecz Jagiellonia, Lechia Gdańsk, Wisła Kraków. O ta trzy mecze trzebaliśmy wygrać, mieliśmy wygrać dwa mecze, minimalne dwa mecze. Nie grasz dwa mecze, potem grasz meczu Zabrzu. Nie mogę powiedzieć, że w tym momencie lider był lepsza drużyna od nas pierwszy polo. Oni wygrywali 2-0 po pierwszej polowi i z dwa strzala. Oni nie dominowali Lecha. My mieliśmy nasze ta słabe dośrodkowania każdy od tych meczów może być, że stworzył tu sytuację, gdzie brakuje pewność w sobie, ale nie jeden mecz, myślę, że każdy od tych meczów. Pracujemy, ale nie widzimy to w punktach. Nie mamy punktów, to jest problem. Dobra praca, zawsze dobre angażowanie, ale zawsze troszkę brakuje i to jest problem, żeby mieli pewność w sobie, ale jak powiedziałem, trzeba pracować, trzeba mieć wiedzę tu u drużyny. Ja mam zaufanie, 100% zaufanie każdego zawodnika i chcę pomóc każdemu od nich, żeby ponownie mieli tu pewność w sobie, ale to nie możesz zrobić tak, trzeba pracować. To już drugie pytanie. Panie trenerze, jeśli chodzi o napastników, to wymieniany jest Krystian Gytkier i jego brak skuteczności. Nikiego Bile próbował pan w meczu sparingowym z Tarnowią, Tarnowia Podgórne. Natomiast pytanie o Pawła Tomczyka. Czy obserwuje pan jego grę, jego bramki w Podbeskidziu i w kadrze?
czy ten zawodnik może dołączyć do Lecha już zimą, czy raczej nie? To będzie decyzja w klubie. Będziemy wszystko zobaczyć. On to zasługuje, on to zasługuje i to był powód, dlaczego on chodził na wypożyczenie, żeby budowali tego zawodnika. I on może wrócić, może zostać. To będziemy decydować w kolejnym miesiącu. To nie decydowaliśmy nic. Ale on gra bardzo dobrze. Oczywiście obserwuje mi Pawła. Cieszę się, że on gra na bardzo dobrym poziomie. On pokazuje, że może mieć miejsce w Lechu. I to decyduje mi w kolejnym miesiącu, czy on wróci albo nie. Tomasz Zjawiony, Polski Sport.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówił pan, że będą zmiany. Czy wobec ewentualnych dalszych niepowodzeń będzie pan myślał na przykład nad zmianą formacji, która zszokowałaby Ekstraklasę, tak jak rok temu Antonio Conte zszokował Premier League swoim ustawieniem 3-4-3? Zobaczymy. Zobaczymy. My graliśmy. W drugiej połowie meczu zawsze graliśmy w tym systemu. Ryzykowaliśmy wszystko, graliśmy z trzy napastnika, trzy zawodnika obrony. Dla mnie może być jedna opcja. Może być jedna opcja, ale zobaczymy. Zobaczymy, że musisz mieć piłkarzy za ten system, to nie jest ok. Chcemy grać to. My trenujemy cały czas jeden system, my trenujemy cały czas to, co chcemy zrobić na boisku i musisz trenować jeden system. Ale ten system od Conte w ostatnim roku działa lepiej niż w tym roku. To jest piłka. To jest piłka. Nie działa teraz, jak to działało ostatni rok. To może być i ti sami zawodnicy. A? Ti sami zawodnicy, oni mieli 6 zmian, jak mal, 7 zmian, jak mal Lech. Nie mieli. Oni nie przegrali Kownackiego, Robaka, Kadra, Rajuria, Bednarka, Kędzioru, Wilusza. Oni nie przegrali, oni nie stracili, nie sprzedali te zawodniki, jak my sprzedaliśmy. I dlaczego? To jest piłka i duże rzeczy są u głowy. I ja powiedziałem zawsze, jest na maksimum, przejść na maksimum jest łatwo, ale zostać tutaj i potwierdzić to nie jest łatwo. I my mamy zawodników, którzy grali bardzo dobrą sezonę i mają teraz problem, żeby to mogli potwierdzić. I to myślę, że to jest troszkę problem kod nas i dlatego mamy problem z pewnością w sobie i mamy problem, mentalny problem teraz. Ale budujemy drużynę i zawodnicy są każdy dzień lepsi. Ostatnie pytanie. Ja chciałem nawiązać do tego, co pan powiedział przed chwilą, panie trenerze, o tym wejściu na top, na maksimum, bo nie wiem, czy pan pamięta, kiedy Lech został liderem, pan potem przyszedł ten mecz ze Śląskiem, na przykład przegrany, pan wtedy mówił, że zauważył pan, że piłkarze może mają jakiś problem z byciem liderem, że panu mówili, że ale przecież jesteśmy na pierwszym miejscu, o co chodzi i tak dalej. Po Legii właściwie też to samo nastąpiło, tak, że Lech wygrał z Legią w efektowny sposób, wszedł na szczyt i miał problem. I teraz jakby zostawiając już te mecze, które zostały do grudnia, w których Lech musi sobie teraz poradzić, czy pan nie myśli, że zimą czeka pana tak naprawdę gruntowna praca właśnie nad tym, żeby Lech dawał sobie radę z pozycją lidera, z pozycją tego, który przewodzi, bo jeśli chce być mistrzem, musi być liderem, prawda? Ja nie mogę czekać na zimę. Ja nie czekam na zimę. My pracujemy. My pracujemy z drużyną, komunikujemy z drużyną. Chcemy budować drużynę, mentalnie budować drużynę, chcemy tłumaczyć, ale jak to powiedziałem, nie możemy powiedzieć, ej, my musimy grać albo musimy mieć tu mentalność, jak jesteśmy liderzy. To nie jest tak łatwo. Oni to muszą rozumieć, gdzie jestem i co chce ten klub,
I on musi mieć, każdy od nich musi mieć odpowiedzialność za swoją pracę, za to, co trzeba zrobić na boisku. To wszystko zależy od każdego od nas, zależy wszystko. Każdy od nas ma w swojej głowie możliwość, żeby miał sukces albo nie. I to zależy od każdego od nas. Ja jestem odpowiedzialny za siebie. I każdy od nich musi być odpowiedzialny za siebie. I musi zrobić wszystko, żeby drużyna była mocniejsza, żeby drużyna grała lepsze. I to zrobimy, to budujemy drużynę. Ja nie czekam zimy. Ja nie czekam zimy, nie mam czasu do zimy. Każdy dzień buduję drużynę, każdy dzień rozmawiałam z zawodnikami indywidualnie, w grupie, nie tylko ja, w klubie, moi asystenci. Do tego, co widzimy, że drużynę trzeba budować też mentalno. I ta mentalność brakowała. W tych momentach, kiedy byliśmy lidery, teraz w tych momentach, kiedy nie mamy pewności u siebie, trzeba budować drużynę. I to zrobimy. Chcę mieć najlepszą drużynę w lidze. Myślę, że mam najlepszą drużynę w lidze. I to musimy tylko pokazać na boisku, ale musimy mieć pewność siebie.